zdrowia, szczególnie dla normalnych. No czy to wina Bidena, że naokoło siebie ma same papugi zamiast orłów, no i sam orłem też nie jest. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. Polecasz? Dziękuję jeszcze bardziej. No wygląda na to, że cały świat tak mniej więcej widzi Bidena, no i skrytykował Bidena za tą gafę, którą Biden popełnił w czasie tego swojego warszawskiego przemówienia na ten temat, że Władek Putin musi jednak odejść, że nie może pozostać przy władzy. No, miał tam napisane, co miał napisane, przeczytał to, co miał napisane, no ale przy okazji Biden wyskoczył jak Filip z konopi, no i właśnie taką rzecz powiedział. No dla prezydenta, no to jednego dużego kraju, no to raczej się takich rzeczy nie mówi. No w średniowieczu królowie wiedzieli, że król króla nie zabija. W Polsce, no to mówią krukowi oka nie wydziobie. No i dziwna sprawa jest też taka, że właśnie Biden, no to jest umaczany po nos, jeżeli chodzi o jego syna Huntera. Hunter miał pełne kontakty i z Rosją, i z Ukrainą. Hunter dostał w sumie $3 miliony od żony burmistrza Moskwy. Skąd żona burmistrza Moskwy miała $3 miliony, żeby dać komuś z rodziny Bidena, no to też jest nieprawdopodobne. Trumpa, no to chcieli usunąć z prezydentury za to, że się pytał o połączenia te właśnie koreańsko-rosyjsko-ukraińskie. No ale no wychodzi na to, że nawet takie gadanie Bidena, no nie napisane dla niego, no to problem nie skończy się, nawet jeżeli Putin wycofa swoje wojska z Ukrainy, albo nawet jeżeli Rosjanie by wygonili Putina. No Rosja jest Rosją. No później sekretarz stanu, no to wyjaśniał, tłumaczył, no przepraszać też nie przepraszał Antony Blinken i tłumaczył, jak to jest, no bo tego stwierdzenie, no to w zasadzie negocjacje amerykańsko-rosyjskie czy europejsko-rosyjskie, no to będą jeszcze gorsze, to są jeszcze gorsze przez to, co Biden powiedział. No Biden no ma takie przyzwyczajenie, żeby pierdyknąć i wyskoczyć jak Filip z konopi, no ale to on był znany. On w zasadzie 50 lat jest w budżetówce, on zawsze miał jakieś stanowisko polityczne. Później wybrali dziadka, no bo doszli do wniosku, że mogą nim kierować. I że to jest jedyny demokrata, który może być wybrany i może pokonać Trumpa. No, nie spodziewali się, że po prostu to jest taka tragedia, że to jest po prostu rozpacz państwowa, rozpacz krajowa i ogólnie rozpacz światowa. No, ale ci no, normalni i wszyscy konserwatyści wiedzieli, o co to chodzi z tym Bidenem, no, ale nawet i demokraci zaczynają powoli narzekać, no tyle tylko, że wszyscy, co zaczynają narzekać mniej czy więcej, no to pomogli ukryć te wszystkie, te prasa, telewizja, prasa kłamie, telewizja kłamie, internet jeszcze bardziej kłamie, no i oni ukrywali te w czasie kampanii 2020 tych ograniczonych zdolności Bidena, można powiedzieć. Tam wszyscy naokoło otoczyli się tej posiadłości Bidena w Delaware, gdzie Biden siedział w piwnicy i po prostu nie wychodził, nie rozmawiał z obywatelami, no to po prostu było niespotykane. I tylko środki masowego kłamstwa
pompowały to. Później przyszły jeszcze do tego wybory kopertowe, no i rezultat znamy, tak? Tam kilkanaście, w sumie to kilkadziesiąt tysięcy głosów przeważyło o tym na skalę krajową, przeważyły o tym, że w sumie Biden został prezydentem Stanów Zjednoczonych. No, rzeczywistość jest taka, no, że musimy żyć, że Ameryka musi żyć z prezydentem, który został oficjalnie wybrany. No, normalni republikanie, no, akceptują to. Demokraci no niestety tego nie akceptują. Oni szału dostawali, kiedy Trump doszedł do władzy. No, kiedy Biden doszedł do władzy, no to były widoczne, były pewne przesłanki do tego, żeby podejrzewać. Większość tych spraw nie została jednak wyjaśniona. No niektóre były tam jakieś oskarżenia i skazania. No ale to zobaczymy. Zobaczymy, co będzie teraz w tych wyborach międzyprezydenckich. No, wybory międzyprezydenckie no to są raptem za 7 miesięcy, no bo to już jest w listopadzie. Także będziemy musieli żyć z Joe Bidenem przez następne 3 lata, no jeżeli on przeżyje, tak, no bo może się okazać, że po prostu zje jakiś, ktoś mu poda jakiś koktajl owocowy z owoców egzotycznych i nie dożyje, no ale nie wygonią go do ambasady w Mozambiku czy w Meksyku, no ale trudno sobie wyobrazić, żeby Kamala Harris została prezydentem czy prezydentką. No, taka jest kolej rzeczy. Jeżeli prezydent nie jest w stanie spełniać swoich funkcji prezydenta, no to wiceprezydent między innymi właśnie po to jest, żeby przejąć stery i kontynuować. No ale czy ona jest w stanie przejąć te stery, czy ona jest w stanie wejść w te buty Bidena? No to czy my chcemy, czy ktokolwiek chce, żeby Kamala Harris przejęła stery? No to jest nieprawdopodobne. No to, co ona by robiła w tym owalnym oficie, to po prostu sobie trudno wyobrazić. Ona była tylko wybrana po to, żeby... To był taki głęboki ukłon w kierunku lewaków. No, lewacy, ci ekstremalni zielono-czerwoni, po prostu był ukłon w ich kierunku, no bo to po pierwsze, to ona się utożsamia, że jest czarną. No, w sumie później do tego dochodzi, że jest kobietą, no także no nie jest kochająca inaczej, no ale te dwie podstawowe rzeczy, że jest kolorowa, nie biała i że jest kobietą, no to jest ten ukłon w stronę tej lewackiej części partii demokratycznej, demokratów, no ale to nic nie po to ją wzięli, że mogłaby kontynuować jego prezydenturę. Przez ostatnie 14 miesięcy, no to było fiasko za fiaskiem, to po prostu ani nie pokazała, że ma wiedzę, ani nie pokazała, że ma zdolności, no i to jest taki nasz los, że mamy prezydenta, jakiego mamy i mamy wiceprezydentkę, jaką mamy. Tam z jej ludzi naokoło, no to nieustannie rezygnują. Co i raz jakiś doradcy, pomocnicy, ci urzędnicy w jej biurze po prostu rezygnują. Tam nie wytrzymują tego. No, mało kto o tym mówi, no bo prasa kłamie. No ale jak popatrzycie, no to nieustannie z kręgów naokoło Kamali Harris jest ktoś odchodzi. No w tym teraz nastąpiła jakaś taka mobilizacja, czy sojusz, czy współpraca taka dwupartyjna, bo
zaczęła się właśnie ta Ukraina. No to ta Ukraina jakoś zmobilizowała i zjednoczyła, zunifikowała i doprowadziła do tego, że jakoś obydwie strony się zaczynają się dogadywać jakoś, no ale to nie idzie w dobrym kierunku. Tak? No Ameryka została podzielona kompletnie. Socjalizm i kapitalizm po prostu jest teraz jest walka na noże. W sumie demokraci wypowiedzieli wojnę wolnemu rynkowi, wypowiedzieli wojnę konstytucji amerykańskiej, wypowiedzieli wojnę w sumie no wszystkiemu. Wolności słowa ma nie być. Wolność do posiadania, swoboda do posiadania broni ma nie być. I tak dalej, i tak własność prywatna, no też zaczyna być ograniczona. Tak, także te wszystkie rzeczy, które konserwatyści czy republikanie walczą, są w zasadzie do odstrzelenia przez demokratów. No i w całej tej sytuacji no współpraca i sojusz, czy jakieś zrozumienie polityki międzynarodowej i krajowej, no to powinna się poprawić w kongresie, szczególnie że są międzynarodowi wrodzy. Chiny, Iran, Północna Korea, no to tam następuje cały czas ta eskalacja. No ale raczej do gadania nie będzie, jak zwykle po prostu demokracja zadecyduje i wybory teraz międzyprezydenckie po prostu zmienią, te wahadło się przejdzie na stronę konserwatystów w Izbie Reprezentantów i w Izbie Senatu. Teraz Senat jest 50-50 podzielony. No Kamala Harris ma ten paluszek do wagi, który przechyla na większość, kiedy potrzeba głosować w Senacie, no ale wśród senatorów demokratycznych jest paru normalnych ludzi, którzy się przeciwstawia tym wszystkim ustawom proponowanym przez komunistów amerykańskich, dlatego ten zbudować z powrotem lepiej Amerykę, no to wszystko nie wyszło i te wszystkie rozdawnicze tryliony w budżecie to też tam nie wychodzą, no ale teraz właśnie demokratycznie kongres przejdzie w ręce normalnych i w ręce republikanów. No ale mamy jeszcze te 3 lata. No i w sumie to by było mądre dla Bidena, żeby zaczął troszeczkę patrzeć się na tą przeciwną stronę polityczną, no i zaczął brać do swoich doradców ze strony tych konserwatywnych republikańskich. No nie jest to coś nadzwyczajnego. Administracja Roosevelta, czyli Fitzgerald Delano Roosevelt, no to on wyciągnął rękę. On wyciągnął rękę w zasadzie do konserwatystów, no i wziął z partii republikańskiej Henry'ego Simpsona jako sekretarza wojny, czyli ministra wojny. No wziął też Franka Knoxa jako ministra marynarki wojennej, Secretary of the Navy. No i to zbudowało i jakieś poparcie tej drugiej strony obywateli amerykańskich, którzy w zasadzie głosowali na partię republikańską, nie na partię demokratów Roosevelta. No i te decyzje na wzgórzu Kapitolu czy w Białym Domu, no to właśnie było to, że jakoś to pomogło. Truman tak samo. Truman jako demokrata też współpracował z republikanami, z konserwatystami. Senator Arthur Vandenberg, no to on budował poparcie dla NATO, także pod koniec zimnej wojny. Jimmy Carter, no to był demokrata urodzony w Warszawie, on był wykształcony w Kanadzie, w Loyola,
czyli katolicki uniwersytet, no i na McGill, no to też jest w Montrealu w Kanadzie, to jest znany uniwersytet. No i on właśnie, on troszeczkę był bardziej od tej strony orłów niż papug, także on był troszeczkę taki bardziej no, agresywny i bojowy, no i pomagał Brzeziński, pomagał Carterowi jako doradca w stosunku do tych wszystkich sowieckich zapędów, no bo oni chcieli osłabić właśnie Cartera, no to Brzeziński jako demokrata pomagał Carterowi. Blinken na dzień dzisiejszy, Blinken jako sekretarz stanu, no on mówił Bidenowi, żeby za żadną cholerę nie wycofywał się z Afganistanu. No wszyscy normalni mówili, że nie można się wycofać z Afganistanu. No tyle tylko, że te papugi na przykład jak excuse me, Susan Rice, no to ona była właśnie doradcą w Radzie Bezpieczeństwa. Ona była w latach 2013-2017, czyli to za można powiedzieć, panowania Obamy. Na dzień dzisiejszy, no to ona jest jakimś, dostała posadkę urzędową, państwową, ta budżetówka, ona jest w Radzie Polityki Krajowej. No to ona właśnie doradzała, żeby wycofać się z Afganistanu. Następny dzisiejszy doradca w Radzie Bezpieczeństwa, Jake Sullivan, no to on też doradzał, żeby wycofać się z Afganistanu. No i mamy to, co mamy. Wycofali się z Afganistanu, no i Rosja zrozumiała, że Ameryka pod władzą czy pod rządami Bidena jest po prostu słaba, no i nic nie guzik zrobi, jeżeli coś by się działo na Ukrainie. Dokładając do tego przekupstwo syna Huntera w Rosji, no to już wiadomo, może, że nic się nie stanie. No i teraz ten Biden prężył muskuły w Warszawie i mówił, że trzeba coś zrobić, no ale to co to za rozmowa? No to prezydent w ten sposób nie mówi. No ale Biden jest znany z tego, on parę lat temu, no to tam do jakiegoś polityka, no to powiedział, że go zaprasza na z tyłu budynku i na solówę i będą, i ten mu mordę obije. No to on taki jest, no to po prostu herlawy dzisiaj staruszek, kiedyś też nie był za bardzo atletyczny, no i proponował, że po prostu obije komuś tam mordę pięściami, no ale to po prostu taki chudziutki kogut, który w sumie nie jest w stanie nic takiego zrobić. Także, że zamiast podskakiwać i wykrzykiwać i prężyć muskuły, no to Ameryka musi wrócić po prostu do normalności. Tak, Ameryka za Obamy, za Clintona, no to w sumie obniżała te budżet wojskowy, to wszystkie wojsko jest redukowane, wojsko w Europie było redukowane, wojsko w Japonii, no wszędzie są w sumie cięcia, no a później przychodzi taki brutal prymityw Putin z maczugą, no i napiernicza. Niemcy mówią, że potrzebują ropy, no i jest dzisiaj tak, jak jest. No świat wchodzi w bardzo trudny okres, w sumie wchodzi w okres jeden z najbardziej niebezpiecznych od upadku Sowietów, no albo nawet można powiedzieć od lat 1930, które doprowadziły do II wojny światowej. Cały ten COVID, no to jeszcze bardziej rozwalił cały jakiś porządek i bezpieczeństwo świata. Niektóre państwa, Rosja, Iran, Chiny, one reagują, że po prostu Ameryka upada, Ameryka
siedzieli, no i Ameryka jest słaba, no i to widać było to taki poziomka na torcie, no to właśnie jest ten Afganistan. Także Biden musi coś zrobić bardziej konkretnego, no ale raczej chyba nic nie zrobi. Ukraina niedługo skapituluje, wszyscy odetchną, no i dopiero Ameryka wróci do normalności po wyborach międzyprezydenckich 2022 i po wyborach prezydenckim 2024. Zdrowia dla normalnych, przekaz dla konserwatystów. Dziękuję, że wierzycie. Bóg, honor, ojczyzna, czyli rodzina, uczciwość i tradycja. Głosujcie na normalnych, głosujcie na konserwatystów, na partię republikańską. Zdrowia dla normalnych.